training. Dzień dobry. Situation with Rafa is following. He got injured during warm-up against Lubin. Sytuacja z Rafałem Kurzawą jest następująca. Doznał kontuzji podczas rozgrzewki przed meczem z Zagłębiem Lubin. And this injury will keep him away at least for this game against Corona, and then we have some let's say some more days before Lech, so I don't want to speculate too much in his participation in this game. Więc będzie poza składem na pewno na mecz z Koroną. Mamy trochę więcej czasu przed meczem z Lechem, więc nie chciałbym teraz spekulować na temat jego możliwego udziału w tym meczu. We also got Benedikt Zek suspended. Benedikt Zek jest również zawieszony. And we get Kostas back in the squad. A Kostas jest z powrotem w drużynie. So let's say it's this change is Szyborek was sick against Corona, he comes back, Rafa goes out, Kostas gets back and Ben out. Więc jeśli chodzi o te zmiany, tak to wygląda. Przyborek był chory przed meczem, teraz wrócił. Benedikt Zech jest poza składem, Kostas wrócił do składu. So this is pretty much it, how the situation is in the squad. I can also add Kucharczyk situation. Więc tak mniej więcej wygląda sytuacja w składzie, jeśli chodzi o sytuację z Kucharczykiem. He started to train with the team this week. Mogę dodać, że zaczął trenować z drużyną w tym tygodniu. He's still suffering from pain from surgery, so he needs more time to be ready to play for us. Wciąż jeszcze uskarża się na ból po operacji, więc potrzebuje więcej czasu, żeby mógł z nami zagrać. Dziękuję. Poproszę kolejne pytanie. Jeśli mogę dalej, question? O Koronę Kielce. Czyli question about Corona Kielce, our nearest opponent. It is a team that, similarly to Lubin, they got really good in spring. Do you know, or do you have a plan how to stop them? We have no special plan just for this game. We keep on doing what we have done. Nie mamy żadnego szczególnego planu na ten mecz. Będziemy kontynuować i robić to, co robiliśmy do tej pory. Keep on believing in the Pogoń way. Będziemy nadal wierzyć w sposób gry Pogoni. And of course we are aware about Corona's strengths. Oczywiście jesteśmy świadomi mocnych punktów Korony. But as usual we focus on ourselves and make sure that we keep on what we have done since this round started. Ale jak zawsze skupiamy się na sobie i kontynuujemy, nadal wierzymy w to, co robimy i co robiliśmy od początku tej rundy. Dziękuję. Proszę. Jeśli mogę jeszcze jedno. If I may, one more question about Kamil Grosicki, who was not included in the national team. Did you speak to him about that? Did he make any special response or reaction to that? No, this is very fresh news. Nie, to jest bardzo świeża wiadomość. So I have not been able to speak to Grosi about this. Więc nie miałem jeszcze możliwości porozmawiać z Kamilem Grosickim na ten temat. But I'm sure that he wants to show that this decision was wrong. And ale jestem pewien, że on będzie chciał pokazać, że ta decyzja była błędna. This is how I get to know him and the good thing with this is that he gets this opportunity already tomorrow. Na tyle, na ile go znam, tak właśnie jest. I dobra rzecz jest taka, że będzie miał szansę to pokazać już jutro. Dziękuję. I poproszę o kolejne pytanie. Jerzy, proszę bardzo. Dzień dobry. To ja jeszcze mogę. Good afternoon. Maybe let me continue with the national team topic. Because 2 hours ago the nominations were announced by coach Santos. Dla trenera. There was a statement about Grosicki, but is it a surprise for you that no one from Pogoń is in the national team? And if it is a surprise, is there any of our players who at this moment deserves to be included in the national team squad? This is very hard to answer. To jest bardzo trudne pytanie. Because I don't have the full
full sight of the concurrence in the national team. So it's very hard to comment someone else's coach's decision about the team. Ponieważ nie mam pełnego wglądu w konkurencję w składzie reprezentacji i bardzo ciężko jest komentować czyjeś decyzje trenerskie selekcjonera reprezentacji. And I think we should be very careful with this because I don't know the thoughts about how the decisions is taking in national team in Poland. Więc myślę, że musimy tu być bardzo ostrożni, ponieważ nie znam sposobu myślenia i tego, co jest, jakie są motywy podejmowania określonych decyzji w składzie reprezentacji Polski. Dziękuję. Poproszę o kolejne pytanie. Chyba, że nie mamy więcej pytań. Another question. Coach, looking to the future, what are the plans after the Corona game? What will be the next 2 weeks after that game and until the Lech game? Mm-hmm. The plan is that we are doing everything that is in our power to win tomorrow. Plan jest taki, żebyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać jutro. And on Sunday we have some players that will play in Pogoń 2. W niedzielę mamy zawodników, którzy będą grali w Pogoni 2. We have some players that go to national teams. Będą zawodnicy, którzy pojadą do swoich reprezentacji. And we have some players that go on vacation, let's say. I niektórzy zawodnicy pojadą na urlop, na wakacje. And we get together again on Thursday next week. I spotkamy się ponownie w czwartek w przyszłym tygodniu. Of course, the ones that is a national team stays a national team. Oczywiście ci, którzy są w reprezentacji, pozostaną w reprezentacji. And we are planning also to train Thursday, Friday, Saturday, and then we start the preparation the week before Lech to do this as good as possible. I planujemy treningi w czwartek, piątek, sobotę i zaczynamy przygotowania tydzień przed meczem z Lechem, tak aby przygotować się tak dobrze, jak to możliwe. Dziękuję. Poproszę kolejne pytanie. One question here. After the last game, I had an opportunity to talk to Marcel Wędrychowski, who scored that golden goal. And the players and Marcel himself, they noticed the poor scoring efficiency of the team. He said that if we improve scoring, we will be on the podium. So please tell us, is there any idea to improve the issue about scoring? Perhaps some specific additional training or discussions with the players, because the players themselves, even when Wędrychowski and Marcel says that the scoring is poor. No one has ever missed a goal or a score chances by purpose. Nikt nigdy celowo nie wykorzystał, nie stracił okazji do strzelenia bramki. So this is the first thing, but no one do wrong with purpose, let's say. Więc to jest pierwsza rzecz. Nikt nie robi takich rzeczy celowo. And that is also some kind of answer to the situation. It's quite tricky to fix. Więc jest to pewnego rodzaju odpowiedź na to pytanie. To jest coś, co bardzo trudno naprawić. For me, I really don't care as long as we win 1-0 in 93 minutes is okay. Tak naprawdę dla mnie to nie ma znaczenia. Jeżeli wygrywamy 1-0 w 93 minucie, to jest w porządku. But I agree with everyone that sees Pogoń, we play great football. Ale zgadzam się ze wszystkimi, którzy patrzą w ten sposób na Pogoń. Gramy świetną piłkę. We have done this since the run started in winter for sure. Gramy tak, robimy to od początku tej rundy, to na pewno. And we should score a lot more goals than we have done. I powinniśmy byli strzelić dużo więcej bramek niż rzeczywiście strzeliliśmy. And for me it's just keep on going because the more goals will come. So if we start to do something different, then I think the scores will not come and the score chances will not come. So we keep on doing what we do and make sure we take this last quality in. I z mojego punktu widzenia musimy kontynuować to, co robimy, a gole się pojawią. Jeżeli coś będziemy zmieniać, to te gole się nie pojawią i okazje do strzelenia bramek się również nie pojawią.
But to score goals in football is the hardest thing. So. Ale oczywiście strzelanie bramek w piłce nożnej to najtrudniejsza rzecz. We work with it. We do it in training. We get better relations in we say final third to make sure that everyone in Pogon knows what is going to happen. Pracujemy nad tym podczas treningów, budujemy relacje na końcowej części boiska tak, aby każdy w Pogoni wiedział, co tam się wydarzy. Because this will help us score more. Ponieważ to pomoże nam w strzelaniu większej ilości bramek. But as I said, this is tricky. Ale tak jak powiedziałem, to jest trudne. Dziękuję. Jakub? Coach, let me repeat the question that I asked before the game against Raków. When I asked about Jean Carlos, we have a slightly different situation. Today the question is about Kacper Kostosz. Will he be able to play against Pogoń, or does his contract include a clause that he cannot play against Pogoń? No, he's free to play against Pogoń. Nie, może grać przeciwko Pogoni. Bardzo fajnie wyglądają jego statystyki. His statistics look very good in Corona games. He scored two goals already. And in the first games he was unable to play for too long, but when he got on the pitch, he's well adapted to the team. Are you surprised with his scoring efficiency, or did you feel that he needs this kind of change to unblock himself, to change something and to use his potential? I probably answer some part of his question before. Prawdopodobnie odpowiedziałem na część tego pytania wcześniej. We do this because we think it's the best for Kostis development to be there and play. Zrobiliśmy to, ponieważ uważamy, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jeśli chodzi o jego rozwój, aby mógł tam być i grać. The more he play, the more he score, the better it is for Pogon. Not tomorrow. Im więcej gra, im bardziej skuteczny jest, im więcej strzela bramek, tym lepiej dla Pogoni. Nie jutro. But this is exactly what we search for with this kind of loan deals to for our players to get in a new environment, to start playing and to get closer to starting 11 and hopefully we can bring a better Kosti back to Pogon after summer. Ale o to właśnie nam chodzi przy tego typu kontraktach, przy wypożyczeniach, aby zawodnicy się rozwijali, aby byli bliżej wyjściowej jedenastki i o to nam również chodziło, jeśli chodzi o Kostorza. Mamy nadzieję dostać go z powrotem jako lepszego zawodnika. Dziękuję. Kuba, kolejne pytanie? Let me continue the topic of Kostosz. Will you not be very angry if he scores a goal against us? I know it's rather possible, but it shouldn't be that every player on loan from Pogoń does something interesting here. Carlos is not on loan. Carlos nie jest wypożyczony. So this is different. But of course. I understand this is a tricky question, but I'm interested that we win. I'm interested that Kostos develop and perform good. I hope he can wait with this to not this round, to next round. To jest trudne pytanie i oczywiście chcemy wygrać, ale również chcemy, aby Kostos się rozwijał. Mamy nadzieję, że będzie mógł z tym zaczekać do kolejnej rundy. But Kostis is still our player and we care for him and we care for his career and but as I said, I don't want him to score tomorrow. Kostos jest wciąż naszym zawodnikiem i troszczymy się o niego i o jego karierę, ale tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żeby strzelił jutro bramkę. Dziękuję. Another question. Let me make it precise about Kostas. Will replace Benedikt Zech in the starting 11, or are you looking for an opportunity for Lončar to play? No, Kostas will do this. Nie, Kostas będzie grał.
Lončar needs more time. This period of time that comes on the national team break will be very important for him. Lončar potrzebuje więcej czasu i ten okres w trakcie przerwy reprezentacyjnej będzie dla niego bardzo ważny. I'm sure he's already ready to play part of game, but not 90 minutes. I jestem pewien, że jest już gotowy, aby zagrać przez część meczu, ale nie przez 90 minut. One more question. Let me ask again about Lončar. Will you use the national team break to check some other structure in the middle of defense to introduce Lončar into the starting 11, or do you not have such an idea? Although he is already in good shape and he will be ready to play in 90 minutes very soon. First of all, he needs play a game on Sunday with second team. Przede wszystkim on musi na przykład zagrać mecz z drugą drużyną w niedzielę. And from there also train, and then we can see how ready he is, and then after that I can think about new structure in the team. I potem trenować, zobaczymy jak będzie wyglądała jego forma i dopiero wtedy będę mógł podjąć decyzję o nowym ustawieniu w drużynie. Dziękuję. Kuba, jeszcze pytanie? Czy są jeszcze pytania do trenera? Any other questions? Może lepiej Krzysztof pójdzie. Perhaps Krzysztof first. You look fresh. How is knee? Jak kolano. It's okay, everything. Great. Where my key? Okay, coach, let's talk about match of Poland. Okay. Proszę powiedzieć trenerze, bo please tak się składa, że mamy 10 tylko on the one hand, we have only 10 rounds until the end of the season, and this game seems very special, especially looking at the table, because if we win, we will be third in the table, or we will have 5 goals of advantage over the fifth team. And this is important with regard to the European places. So do you believe that the win against Corona, with regard to our goal for the end of the season, will be very important? Yes. Tak uważam. I think the game against Lubin was very important also for this. Również uważam, że mecz z Zagłębiem był pod tym względem bardzo ważny. But to go to this national team break with a win in the back, it's very, very important. Ale rozpoczęcie tej przerwy reprezentacyjnej ze zwycięstwem będzie bardzo, bardzo ważne. However, what is most important is how it looks like after these 10 rounds. Ale to jest to, co jest najważniejsze, to jak to będzie wyglądać po tych 10 kolejkach. And for me it's not just 10 rounds. 10 rounds is quite a lot. It's 30 points to play about. Ale dla mnie to nie jest tylko 10 kolejek, to jest aż 10 kolejek. To jest dużo czasu i to jest 30 punktów, które można zdobyć. So it's quite a lot. So whatever happens tomorrow, it's a lot of points to play on. Więc bardzo wiele się może wydarzyć, również jeśli chodzi o to, co się wydarzy jutro. And as I follow Ekstraklasa, there's no easy games for no one. I śledzę to, co się dzieje w Ekstraklasie i nie ma dla żadnej z drużyn nie ma łatwych spotkań. So a lot of things can happen during these 10 rounds, but back to your question, it's very important for tomorrow, yes. Więc bardzo wiele rzeczy się może wydarzyć przez tych 10 kolejek, ale wracając do pytania, tak, to zwycięstwo jutro jest bardzo ważne. From Poland's point of view, Widzew against Lech, will a draw be the best for us? Don't know. Can't control it. Nie wiem. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Don't care. This is their game. I control what Pogoń can do. Nie obchodzi mnie to. To jest ich mecz i mnie obchodzi to, co może zrobić Pogoń. Well, if we look towards Lech more than Widzew with regard to what is going to happen over the next 10 rounds, so let me ask in a different way. According to you, a longer or shorter adventure of Lech in the European Cups may have an impact on what's going to happen in the Ekstraklasa over the next 10 rounds? Can have. Tak może być. But I don't know if it will be positive or negative for this, but absolutely, when you have done this success that Lech has done in European, you will of course keep on doing everything to go as far as possible.
Nie wiem, czy ten wpływ będzie pozytywny czy negatywny, ale oczywiście, jeżeli się odniesie taki sukces w europejskich pucharach, a Lech oczywiście odniósł ten sukces, to będzie się grało, ta drużyna będzie grać dalej, tak jakby na skrzydłach tego sukcesu. They will play against Fiorentina. Was it okay? In quarterfinal. Let's say like this, but the consequence of this, it's very hard to say if it's positive or negative in extra class. Ale ciężko powiedzieć, czy konsekwencje tego sukcesu będą w ekstraklasie pozytywne czy negatywne. Dziękuję. Artur, proszę. Good afternoon, coach. Let me come back to Corona game. We'll be able to talk about Lech in the future before the game on the 2nd of April. Corona is a team that's fighting for to remain in Ekstraklasa, so I do not expect them to play in an open way, an open football. They will rather defend like Śląsk Wrocław. So your players, will they be patient and consistent enough to break through their very tense defense? Because it's often frustrating for players when the other team, when the opponent is more focused on defense and stopping your football than playing themselves. I think it's hard before this game to predict how the game picture will look like. Myślę, że przed tym meczem ciężko jest przewidzieć, jak będzie wyglądał obraz gry. If you're right with your thoughts about more closed game from Corona side, I think we are more prepared for this now. Jeśli ma pan rację, jeśli chodzi o tę bardziej zamkniętą grę ze strony Korony, to myślę, że jesteśmy do tego teraz bardziej przygotowani. Because we have played a lot of games in this this way, let's say. Ponieważ zagraliśmy już wiele spotkań w ten sposób, powiedzmy. And I believe we get better and better in this. I sądzę, że jesteśmy w tym coraz lepsi. What I've seen with Pogon, our team is the last, let's say, three games, also the Rakov game. I think we have not been stressed in the game, but has given us two victories. We have keep on playing our style, not getting stressed because we don't get the goal or we are down or whatever. We kept on in our way, and this has gives us a lot. So I hope this is the answer to your question, but we will not get stressed over different game pictures. To, co widzę w ostatnich trzech spotkaniach, jeśli chodzi o grę Pogoni, to, że nie ulegamy stresowi ze względu na to, że tracimy bramki, więc myślę, że to może być odpowiedź na pana pytanie, że nie będziemy ulegać, nie będziemy zestresowani, jeżeli gra będzie właśnie wyglądać w ten sposób. Coach, apart from this forced change in the squad related to the absence of Benedikt Zek, do you plan to have any other changes in the starting 11? Or do you follow the rule that you will not change a winning squad and you will remain with the squad that started the game in Lubin, but also with regard to having at least two aces on the bench that can determine the result in the final minutes of the game, because it was substitutes winning in Płock and in Lubin as well. Mm-hmm. Correct. So, zgadza się. This is the answer to this. We need to be strong in the beginning of the game, but also in the end of the game. Odpowiedź jest taka, że musimy być mocni zarówno na początku, jak i pod koniec meczu. I totally understand that the focus is on the starting 11. Doskonale rozumiem to, że skupiamy się na wyjściowej 11. But we should know that the end 11 is can often be the one that makes the difference in the end. Ale musimy pamiętać o tym, że to końcowa jedenastka może być właśnie tą jedenastką, która zrobi tę różnicę. And there is also different skills, but is more it's better in the beginning of the game, and you also have the end of the game when most games is more open. I oczywiście różne umiejętności są ważne na początku meczu i pod koniec meczu, kiedy gra jest zwykle bardziej otwarta. So let's say we know we need to do I need to do one change, but maybe there will be some more, I don't know. Wiem, że będę musiał zrobić jedną zmianę, ale być może tych zmian będzie więcej, nie wiem.
If I may, we know that every player wants to be in the starting 11, but sometimes they have to sit on the bench, but they need to be very useful for the team. Do you talk to those players who are on the bench before the game to explain the idea for the game against a specific opponent? For example, Pontus Almqvist against Raków, he was very good. But he was on the bench in Lubin, but it did not restrain him from giving a good substitution. Similarly to Marcel Wędrychowski, he presented himself in a very good way as a substitute. I don't do this every time and not with everyone. Nie robię tego za każdym razem i nie z każdym. Because when you will not do anything else as a coach, you will just do this. Ponieważ wtedy nie mógłbym nic innego robić jako trener, musiałbym tylko to robić. And it's also hard because you can have a plan before the game, and when the game starts, this plan is just to throw in the garbage because you can't do this. Bardzo często to jest również trudne ze względu na to, że można mieć plan przed meczem, a kiedy mecz się rozpocznie, to ten plan idzie do kosza, bo nie można tak grać. But I'm very happy because we have seen many games that players coming from the bench and do difference. Ale jestem bardzo zadowolony, ponieważ widzieliśmy wiele spotkań, w których zawodnicy, którzy wchodzili na boisko z ławki, właśnie zmieniali wynik spotkania. And this shows matureness from the player side. I to pokazuje dojrzałość ze strony zawodników. Of course they are interested in my decision, but they have their own career to take care of. Oni oczywiście są zainteresowani moimi decyzjami, ale również biorą pod uwagę swoją własną karierę. And no player can control my decision. Ale żaden z zawodników nie może kontrolować moich decyzji. They can just control their performance. Mogą jedynie mieć wpływ i kontrolować swoją własną grę. And this is the focus, and this is how we work to educate the players also. I na tym się właśnie skupiamy, w ten sposób uczymy zawodników. Because we know this will make the biggest difference, for sure. Ponieważ wiemy, że to właśnie zrobi największą różnicę. Coach, when I spoke to the players before the Lubin game, they emphasized that the plan for the two games before the national team break includes 2 wins and 6 points. You mentioned some vacation for some of the players. Is it connected in any way? That if we win against Corona, they can have 2 or 3 days of vacation? And if, unfortunately, we have a draw, then they will not have these 2 days of vacation? No. I don't believe in this kind of leadership. Nie wierzę w tego rodzaju przywództwo. To punish people will not help us. Karanie zawodników, karanie ludzi nam nie pomoże. To punish people will very few times give you better result. Karanie bardzo rzadko daje dobre rezultaty. This is the world we live in. Taki jest świat, w którym żyjemy. We are here to inspire, jesteśmy to tutaj, by inspirować, by pomagać, by prowadzić. This is the way that you can have result in the future. This is how you can help human beings to grow. W ten sposób możemy mieć dobre wyniki w przyszłości i w ten sposób możemy pomagać ludziom w ich rozwoju. Players to perform. Możemy pomagać zawodnikom w lepszej grze. Then they can maybe have some bonus if we win. This is a different, but I don't believe in the other part of the punishment. I don't think that the players will do more if I stay in. Tell them that I will punish you if you don't. This is the past. Mogą otrzymywać pewnego rodzaju bonusy, czy premie, czy nagrody, jeżeli wygramy. Natomiast nie wierzę w to, że zawodnicy będą lepiej grać, jeżeli będzie przed nimi stała wizja jakiejś kary. Raczej nagroda. Well, if they win, it will be a bonus of an additional day off. Nah, instead of we start training 5 o'clock on Sunday, maybe we should start 6 o'clock on Sunday. We have 1 hour more. Możemy zamiast o godzinie 5 zacząć trenować o 6 w niedzielę, wtedy będzie 1 godzina więcej.
Any other question? Yes, let me ask another question about John Carlos. How do you explain his very good performance of John Carlos in, with Rakov? It is supported by statistics. He had three goals and two assists. Is it a player who is made to perform in, with three defenders as they have in Rakov and him as a wing back? Because we know that Boban played in a different way. Is it Rakov's game playing system good for him, or maybe his potential was not fully utilized in Poland? Mm-hmm. Somehow the role he has been given as right now in Rakov fits Carlos quite good. This is my opinion. Moja opinia jest taka, że ta rola, którą Carlos dostał w Rakowie w tej chwili, bardzo dobrze do niego pasuje. Why he has done this is because he's a good player. A dlaczego tak jest? Bo jest dobrym zawodnikiem. And I would say also that I have no problem that he keep on performing. I chciałbym również powiedzieć, że nie mam problemu z tym, że on będzie, jeśli on będzie nadal dobrze grał. But just to how should I say, analyze a player in a different team, for example Kosti or Carlos after just some weeks. Ale analizowanie zawodnika w innym zespole, w innej drużynie, jak w przypadku Kostorza czy Carlosa po kilku tygodniach? Or Linus Valkis or Kutris, that was the last who enters, it's wrong, because we have just started. Albo na przykład Linus Valkis czy Kutris, czy jako ostatni zawodnicy, którzy do nas doszli, to nie jest właściwe. So when it comes to the year of contracts, but starting to get to the end, then you can see what the player has done, how he has developed. But to do it right now, it will be wrong for everyone. Dopiero pod koniec, na przykład rocznego kontraktu, kiedy ten kontrakt będzie się zbliżał do końca, będzie można ocenić, jak dany zawodnik się rozwinął. Robienie tego już teraz jest błędne. A pan chciał go zatrzymać w Pogoni? Did you want to keep him in Pogoni, or was it not your decision? I'm talking about Jean Carlos. I rather not comment this because it's a lot of things going on with this kind of transfers come. I'm very happy. Wolałbym tego nie komentować, ponieważ wiele rzeczy jest związanych z tego rodzaju transferami. Jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o Marcela. This is how I want to see this. I'm happy that Carlos is doing good in Rakov, but I'm very, very happy to see Marcel performing for Pogoń. Więc jestem zadowolony, że Jean Carlos dobrze gra w Rakowie, ale również jestem bardzo zadowolony, że Marcel robi dobre rzeczy w Pogoni. I'm happy to see that Przyborek has done his debut. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Przyborek miał swój debiut. So this is football. Więc tak wygląda football.